czy wszystkim, dzisiaj na temat Chelsea London. Kto zastąpi tutaj trenera w Chelsea London? Kto przyjdzie na miejsce? Franka Lamparta. Wszyscy praktycznie się w głowią kto tak naprawdę go może zastąpić, no bo jego wyniki nie są satysfakcjonujące. Dzisiaj przedstawię taką giełdę jest praktycznie kilka potencjalnych trenerów, którzy mogą zostać trenerami właśnie Chelsea London, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, to, że Frank Lampard jest tak długo trenerem chyba zawdzięcza temu, że jest swego rodzaju legendą The Blues, że grał tam przez wiele lat, darzy tutaj właściciel klubu, darzy go dużym szacunkiem, natomiast jego wyniki jako trenera, no co fatalne, nie ma co, co tego ukrywać, tak? Nie sprawdza się Frank Lampard w roli trenera. Ja mówiłem, że to być może zbyt po prostu wysoki koń, siad na zbyt wysokiego konia, powinien zacząć po prostu od im innych mniejszych drużyn i tam mieć jakieś sukcesy dopiero później prowadzić Chelsea Londyn. Natomiast pojawia się tutaj właśnie giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby prowadzić Chelsea Londyn i tutaj jest Max Allegri, jest też Thomas Tuchel Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann a także Hasen Hüttl Austriak. Natomiast pytanie jest kto tak naprawdę jest najbliżej tego żeby zostać trenerem Trenerem Chelsea Londyn. No, powiem w ten sposób. Julian Nagelsmann ta opcja po prostu kompletnie odpada, ponieważ wątpię, żeby on zakończył swoją przygodę, jeśli chodzi o Erbeliwsk. Zresztą on miał wcześniej propozycję, żeby został trenerem Realu Madryt, stwierdził, że to jest za wcześnie. Wydaje mi się, że on po prostu chce coś osiągnąć z Erbeliwskiem i później pójść do jeszcze lepszego, do lepszej, lepszej drużyny. Nie wiem, czy Erbeliwsk czy, czy Chelsea jest lepszą drużyną niż Erbeliwsk. Natomiast wydaje mi się, że Nagelsmann będzie to kierował czy uderza w kierunek właśnie hiszpański albo RAL, albo po prostu Barcelona. Natomiast jeśli chodzi tak naprawdę o Hasen Hitla, on też jest po prostu bardzo ceniony, tak? Tutaj przez kibiców, także przez po prostu władzę Chelsea mógłby być faktycznie tutaj tym trenerem. Bo opcje są dwie, albo to będzie trener praktycznie krótkoterminowy, który przyjdzie tu i teraz, będzie takim strażakiem i ugasi ten pożar, który ma miejsce, jeśli chodzi o Chelsea London, albo przyjdzie po prostu trener, który na dłuższy czas, tak? No też też może być kwestia tego, że jakie będzie miał wyniki, jakie będzie po prostu statystyki jeśli chodzi o mecze, no bo jeżeli przyjdzie, będzie brany po prostu jako tak taki starzak ma przyjść tu i teraz okaże się, że będzie dobrze prowadził tą drużynę, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że Chelsea przedłuży z nim kontrakt, jak to miało miejsce w przypadku Hansa Flika, gdzie był faktycznie asystentem Niko Kovac, nie chciał być zawsze po prostu tym pierwszym trenerem. Okazało się, że wszedł praktycznie w buty pierwszego trenera i pewnie tam większe były naciski ze strony władz Bayernu, żeby był tym podstawowym trenerem, niż sam, tak? Niektórzy mówią, nie, on wykorzystał szansę, bo teraz po prostu na światło dzienne, albo był specjalnie u boku Niko On nigdy nie chciał po prostu być pierwszym trenerem. Tak samo w przypadku właśnie reprezentacji Niemiec, był asystentem w przypadku właśnie Niko Kowacza. Natomiast okazało się, że się świetnie prezentuje jako po prostu trener. No i moim zdaniem bardzo blisko może być tu sytuacja, że Thomas Tuchel może poprowadzić chelsea Londyn. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobna sytuacja, że Thomas Tuchel, chyba, że wcześniej po prostu, bo Max Allegri już rozmawiał z władzami... Chelsea Londyn, chyba że rzeczywiście już po prostu zostały za praktycznie tak, ten temat już został zarezerwowany na przykład dla Maxa Allegriego ta, ta posada, bo tuchel rzeczywiście są argumenty ku temu, tak doprowadził przecież PS, że tak daleko, jeśli chodzi o ligę mistrzów i tuchel rzeczywiście szuka tutaj nowych wyzwań. Wydaje mi się, że trochę by się sprawdził, jeśli chodzi o Chelsea Londyn, tak? Natomiast y, y, to są te nazwiska. Ralph Rangnick, to też po prostu jest trener, który przymierzany do Chelsea Londyn, ale będzie kwestia faktycznie e, tego, żeby był trenerem na jakiś krótszy czas, nie, nie na dłuższy czas, żeby po prostu prowadził tą e, drużynę. Y, tutaj trzeba pamiętać o, o tym, że nie każdy trener e, tak naprawdę może jakby dzisiaj poprowadzić Chelsea Londyn, bo na przykład Hassen Hittel e, to jest faktycznie trener South. Hampton, który raczej to jest mało prawdopodobne, żeby on rozwiązał kontrakt z Southampton i przeszedł do Chelsea, Londyn, tak, więc nawet tego, to pole manewru, które po prostu chciałby mieć tutaj Chelsea, Londyn, ono nie jest zbyt duże, tak? Ono się zawęża praktycznie do trzech czy do czterech takich nazwisk, nazwisk które mogą dzisiaj poprowadzić chelsea Londyn. Natomiast no, jeśli chodzi o Franka Lamparta, znaczy ja powiem w ten sposób, mi się podoba ta drużyna, jeśli chodzi o chelsea Londyn, może tam nie ma po prostu efektów, wyników, natomiast jakby konstruowanie, budowanie tej drużyny, wydaje mi się, że po prostu ten sposób tworzenia drużyny, który ma Frank Lampart, on przyniesie skutki w dłuższej perspektywie czasu. Być może dzisiaj, jak oceniamy Franka Lamparta, to nie jest najlepiej, nie wiem, czy dałbym mu szansę, tak, bo to też nie jest sytuacja tego typu, żeby komuś dawać szansę, bez przesady po prostu, no, to idzie wszystko do przodu, natomiast moim zdaniem Frank Lampard, jeżeli nawet będzie trenerem w innym klubie, jakby jego filozofia, oczywiście, jak będzie miał możliwość po prostu dokonywania tych też transferów, tak jak to w Chessie, Londyn, może zbudować jakąś potęgę, tak, przez prze, przestrzeni kilku czy kilkunastu lat może być jakąś po prostu mocną drużynę zbudować, no, zobaczymy, jak to się zakończy ostatecznie, no, Max Allegri, to jest tak, temat po prostu klepany, już nie wiem, ile razy on przy zmierzany był i do PSG i do praktycznie do innych klubów. Ja nie wiem, czy on rzeczywiście po prostu dalej chce kontynuować karierę jako trener, czy już zakończy swoją karierę po praktycznie jako trener. Co z tym Maksem Ale bo już jest sporo czasu minęło praktycznie od tego, e, od tego czasu, jak, jak po prostu przy, przestał być trenerem, tak? Jak przestał być trenerem. No, słyszałem też taką opinię, że Maury Sosari mógłby zostać trenerem w Chelsea London, no to już to jest raczej po prostu w, w, w kategoriach po prostu śmiech na sali. No to jest niemożliwe. W ogóle Maury Sosari gdzieś się za Zakopa podziemie nic o nim praktycznie nie słychać, tak? natomiast rzeczywiście no Mauricio Sarri nie zostanie trenerem Chelsea po raz drugi, ale właśnie te nazwiska to są te nazwiska, gdzie, gdzie po prostu tych ty, ty po prostu trenerów może poprowadzić. Moim zdaniem osobiście ktoś by mnie pytał, chociaż nie ma żadnych po prostu argumentów ku temu, czy potwierdzenia, tak, no bo nie jestem, nie siedzę gdzieś blisko Chelsea, żebym miał jakieś informacje. Moim zdaniem Tuchel byłby najbliżej praktycznie tego, żeby poprowadzić dzisiaj, dzisiaj praktycznie chelsea Londyn tak, no bo tam są gwiazdy, są duże po prostu pieniądze, budżet. Tuchel też po prostu chce mieć wolną rękę jeśli chodzi o transfery. Tuchel też jest argumentem jeśli chodzi o Abramowicza, tak, no bo miał sukces w tym PSR-ze, więc może być w jakiś sposób gwarantem tego, że da, tą, da, da taki sukces, jeśli chodzi o Chelsea Londyn. Oczywiście to nie jest powiedziane, że odniesie taki sukces. Ja nie wiem kompletnie po prostu, czy on się sprawdzi, tak, jeśli chodzi o ligę angielską, czy po prostu prowadzenie Chelsea Londyn, aczkolwiek z grona tych nazwisk na pewno bym po prostu postawił, tak, no bo niektórzy trenerzy tam są związani kontraktem, nie mogą kontynuować. A Frank Lampard, no niestety tak, dobrze prowadzi tą drużynę, ale to jest po prostu niewystarczające, to jest jakby jedna sprawa, druga sprawa, to też jest duża konkurencja, jeśli chodzi o Ligę Angielską. Pytanie też jest takie, czy takie przedwczesne zwalnianie Franka Lamparta jest dobre, bo my dzisiaj mówimy, narzekamy, że Chelsea jest nisko i tak dalej. W Lidze Angielskiej się okaże, że przyjdzie nowy trener jeszcze niżej spuści tą praktycznie Chelsea. <grym> To będzie, to będzie tragedia, tak po prostu, to będzie kompletna już wtedy tragedia. Ale rzeczywiście, no, konkurencja jest tutaj mocna. Zobaczymy, czy po prostu ta sytuacja będzie mieć miejsce. Bo tam jest sytuacja, jeśli chodzi o Tuchela, że Tuchel dostanie praktycznie odprawę za cały rok nieprzepracowany, jeśli chodzi o PSG, tam chyba 30 milionów złotych, ma dostać bardzo duże pieniądze. Nie wiem, czy on nie będzie, przepraszam, czy on nie będzie miał sytuacji, czy on nie będzie miał sytuacji, że nie będzie mógł zostać trenerem? <laughs> nie będzie mógł zostać trenerem tutaj przez najbliższe miesiące. Dobra, bo już straciłem głos. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki słanie. <laughs> Widzicie, tak się przejęłem, po prostu czeski, że praktycznie głos straciłem. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.